Dzień dobry. Dziś witam z innej sprężarkowni, z innego miejsca. Chciałbym dzisiaj tylko powiedzieć o jednej rzeczy. Mianowicie o tym, jak działa sprężarka z falownikiem. Popularnie tak się na nią mówi. Czy sprężarka z płynną regulacją wydajności. Zastosowanie takiej sprężarki ma sens w tych wszystkich zakładach, które mają zmienne zapotrzebowanie na sprężone powietrze, gdzie pewne procesy odbywają się cyklicznie, co jakiś czas i wymagają na przykład dużej ilości powietrza. Taka sprężarka z falownikiem świetnie działa również w tych zakładach, w których jest kilka kompresorów. Wtedy odpowiednie zestrojenie kompresora z wydajnością płynną i stałą powoduje to, że mamy bardzo energooszczędny układ regulacji wydajności sprężonego powietrza, zużycia sprężonego powietrza. Za chwilę pokażę na sterowniku, jak przebiega taki proces działania tej sprężarki. Widzieliście, sprężarka posiada regulację, zwiększa się prędkość obrotowa lub zmniejsza w zależności od tego, czy wymagane jest więcej lub mniej powietrza. Nominalnie ten konkretny kompresor ma 30 kW, a jak widzicie, w większości czasu pracuje gdzieś około 20 kilku kW. Chociaż bywają momenty, że pompuje z maksymalną wydajnością. I gdyby nie ta płynna regulacja, to na pewno występowałyby takie zjawiska jak bieg jałowy, który jest bardzo niekorzystny ze względów energetycznych, ale również serwisowych. Jeżeli jesteście zainteresowani większą ilością informacji na temat sterowania energooszczędnego sprężarkami, zapraszamy na naszą stronę. Zapraszam do kontaktu bezpośrednio ze mną. Z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam. Do zobaczenia.